Przez 45 lat wykształciła kilka pokoleń absolwentów i ciągle jest świetnie ocenianą przez mieszkańców placówką oświatową w naszym mieście. Szkoła podstawowa nr 1 przy Wielkiej Skotnicy w sobotę 5 października świętowała urodziny, ale nie tylko. Jedynka od niedawna ma również nowego patrona. To wszystko było spowodowane pismem pana przewodniczącego Rady Miasta, pana Tomasza Papaja do IPN-u, żeby sprawdzić, czy poprzedni patroni nasi spełniają te normy ustawy antykomunizacyjnej. Instytut Pamięci Narodowej uznał, że Helena i Ignacy Fikowie są symbolami komunizmu. Dlatego szkoła podstawowa nr 1 musiała znaleźć sobie nowe imię. Pomogło w tym szkolne referendum, w którym uczniowie wybrali nowego patrona, a właściwie patronkę. Zaangażowana w to była cała społeczność szkolna, no i w końcu z wąskiego grona różnych kandydatów przyszłych została wybrana Maria Kieli-Skłodowska, z czego w sumie bardzo się cieszę. Szkolne uroczystości rozpoczęła Akademia, podczas której uczniowie programem artystycznym zaprezentowali 45-letnią historię szkoły i dokonania swojej nowej patronki. Później odbył się festyn, na który zaprosiła Rada Rodziców. Chciałbym życzyć gronu pedagogicznemu i dyrekcji szkoły kolejnych sukcesów, kolejnych 45 lat działalności w spokoju, z inwestycjami i żeby nie zabrakło mądrych głów, które z tej szkoły wychodzą. To jest bardzo okazały jubileusz szkoły i ja życzę tej szkole 100 lat samych sukcesów, jak do tej pory mieli. Śmiało możemy nazwać szkołę podstawową nr 1 wizytówką miasta Mysłowice. Tego dnia w jedynce bawili się nie tylko uczniowie, ich rodzice, grono pedagogiczne i pracownicy, ale także absolwenci i dawni nauczyciele szkoły. Choć ze względu na pogodę festyn musiał zostać przeniesiony w mury placówki, urodzinowa impreza udała się wyśmienicie.